Witajcie! W tym odcinku pokażę Wam, co powinno znajdować się w garderobie kompatybilnej, czyli ile poszczególnych elementów powinna ona zawierać, żeby stworzyć odpowiedni look na każdą okazję. Jesteście gotowi? Zacznijmy od okryć wierzchnich. Idealnie byłoby posiadać w swojej garderobie i płaszcz, i kurtkę, czyli dobrze skrojony, elegancki płaszcz, taki jak ten, który jest połączeniem tak naprawdę i elegancji, i casualowego stylu, no i pikowaną, lekką kurtkę. Te dwa elementy absolutnie powinny Wam wystarczyć. Każdy szanujący się facet powinien mieć w swojej szafie przynajmniej dwa dobre garnitury. Jeden bardziej elegancki, a jeden bardziej casualowy. Dobrze, jakby w tej kapsule znalazło się 6 do 10 koszul, z czego 3 mogą być białe, jedna we wzorki, jedna w jakimś wyjątkowym innym kolorze. Może być żółty, różowy, jaki tam Wam aktualnie pasuje. Fajna będzie też koszula błękitna. Jeśli macie już w swojej szafie garnitur, pamiętajcie, że możecie go nosić oddzielnie, marynarkę i spodnie. Do tego przydadzą nam się dwie dodatkowe marynarki, jedna bardziej casualowa, może być w kratkę, a druga gładka. 5 par spodni powinno absolutnie wystarczyć. Mogą być te od garnituru, jedne czarne, jedne beżowe, dżinsy i może jakieś dresy. Myślę, że najważniejszym elementem takiej garderoby paradoksalnie są t-shirty. 10 absolutnie wystarczy. Trzymajcie się wąskiej gamy kolorystycznej, to może być na przykład 5 białych i 5 czarnych, ale jeżeli lubicie szarości, brązy, zielenie, możecie pozostać w tej gamie. Na chłodniejsze dni przydadzą Wam się swetry. Myślę, że 2-3 w zupełności wystarczą. Trzymajcie się tej gamy kolorystycznej, którą już w swojej garderobie kompatybilnej posiadacie. Zwracajcie uwagę na ciekawe sploty, no i oczywiście na jakość wełny. Jeśli chodzi o dodatki takie jak czapki, krawaty, skarpety, tutaj możecie trochę zaszaleć z kolorem. Będzie to fajne uzupełnienie takiej kompatybilnej garderoby. To, o czym dzisiaj mówiłam, powinno Wam absolutnie wystarczyć do stworzenia kompatybilnej garderoby. A omówieniem poszczególnych elementów zajmiemy się już w kolejnych odcinkach.